Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na budowie. To jest dobry moment, żeby dzisiaj powiedzieć o kilka słów o tak zwanej dyrektywie budynkowej, uchwale, która została uchwalona przez Parlament Europejski. Ale to o tym zaraz. Jesteśmy na budowie, słuchajcie, na budowie, ten kto mnie śledzi, kto śledzi budowę tego domu, no to nic się za bardzo nie zmieniło przez ten tydzień, dlatego że mojemu koledze, który tutaj robi mi to wykończenie, urodziło się dziecko. W czwartek bodajże, albo w środę, już nie pamiętam nawet dokładnie, w każdym bądź razie serdeczne gratulacje, bo może mnie oglądać, już i tak mu osobiście złożyłem gratulacje, znaczy osobiście nie, przez telefon, bo jeszcze się z nim nie widziałem, osobiście mu dopiero złożę. Jedyne co się zmieniło, w piątek był na chwilę elektryk, zaczął montować już te różne włączniki, gniazdka, ale tak naprawdę dopiero się za to weźmie w poniedziałek, czyli jutro albo we wtorek, zobaczymy. To w zależności od pogody, bo ma jakąś tam jeszcze jedną robotę do wykonania, ale mówił, że musi nie padać deszcz. Jak będzie padać deszcz, to wtedy przyjdzie do mnie. A tak najpierw skończy tamto, co miał wcześniej zaplanowane i wszędzie tutaj mi zamontuje te gniazdka, włączniki, klawisze do rolet, uruchomimy rolety, oświetlenie już na zewnątrz mi zamontuje. A tutaj w ogóle świetlówkę kupiłem. Ona pójdzie tam na górę, na strych. Te dwie lampy pójdą tam po jednej i po drugiej stronie, tam gdzie będzie taras. A tutaj jedną taką lampę wczoraj kupiliśmy właśnie. Ona będzie nad drzwiami wejściowymi. Co jeszcze? Kupiłem jeszcze wczoraj przy okazji też lampę do łazienki na górę z żarówkami, jakiś o, na przykład wieszak na ręcznik koło umywalki, także takie pierdoły, cały czas coś dokupuję. Tylko wczoraj za to wszystko zapłaciłem prawie 800 zł za te 4 lampy i żarówki, a i ten wieszak, także kasa cały czas idzie. No dobra, mój kumpel wraca od poniedziałku i musi zacząć ostro działać, bo jest trochę w plecy z terminami, więc musi zacząć gonić, bo niedługo musi tutaj wjechać, muszą wjechać meble kuchenne, które już praktycznie są zapłacone. Większe pół kwoty, które te meble będą kosztowały. Mnie będą kosztować za te meble. Kwota, która mnie będzie kosztować. No i co? I po prostu musi trochę podgonić. Dobra, co o tej dyrektywie budowlanej? Ja już wam szeroko opisywałem ten problem w jednych z filmów. Tutaj dam wam odnośnik do tego filmu. Tam mówiłem również o samochodach elektrycznych, ale między innymi o tej dyrektywie energetycznej, dyrektywie budowlanej. Czekajcie, tutaj mam ściągę, jak to się... Dyrektywa budynkowa, dokładnie to się nazywa. Między innymi mówiłem wam, że będzie zakaz kotłów na gaz, montowania najpierw w nowo budowanych budynkach, potem także w budynkach już istniejących. W każdym bądź razie od 2030 roku, dobrze mówię, tak, od 2030 roku już nie będzie możliwości ogrzewać, znaczy ogrzewać jeszcze będą mogli cały czas ci, którzy wcześniej sobie zamontowali te piece na gaz. Po prostu nie będzie można montować nowych pieców na gaz, ale jak się okazuje też nie do końca, bo będzie można montować te piece na gaz, ale gazu w nich nie będzie można spalać, tylko na przykład biomasę albo wodór. Słuchajcie, nagle się okazało, że bo gaz dopiero do 2050 roku pierwotnie miał być likwidowany, że nie będzie można tym gazem ogrzewać
budynków. No i tam de facto chyba to zmienili, że po 2040 roku już te piece na gaz, te kotły na gaz powinny być zakazane. No po prostu będzie zakazane używanie gazu. No, Niemcy już nie ciągną taniego gazu od ruskich. Jeden Nord Stream 2, Nord Stream 2, ten gazociąg w ogóle go nie otworzyli. Nord Stream 1 w dziwnych okolicznościach nastąpił wybuch i też nie płynie nim gaz. Także nagle dziwnym trafem okazało się, że gaz jest B, że gaz szkodzi środowisku, gdy Niemcy już nie mają dostępu do taniego gazu od ruskich. Takim dziwnym trafem jakoś na przykład w Anglii, słuchajcie, wszystkie gospodarstwa domowe ogrzewają praktycznie, no tam gdzie ja mieszkałem, to praktycznie 100% ludzi ogrzewa się gazem. Powietrze jest czyste, nikomu to nie przeszkadza. Gaz to jest najczystsze paliwo kopalne, więc dziwne rzeczy, no ale Unia Europejska. Dobra, słuchajcie, ta dyrektywa budynkowa to jest ciekawa rzecz, bo się okazuje, że za 6 lat będzie można budować tylko bardzo niskoemisyjne budynki. Oczywiście to się wiąże z dodatkowymi kosztami, to wszystko będzie dużo drożej kosztować. I będą te tak zwane klasy energetyczne budynków od klasy A do klasy G. Przy czym klasa A to będzie ten budynek, który nie będzie emitował żadnych, będzie neutralny dla klimatu, neutralny dla środowiska, a G to będzie ten, który będzie najwięcej emitował tych substancji szkodliwych różnych. No i powstało pytanie. Bo oczywiście od 2030 roku stopniowo, z każdym rokiem, będzie nam, tak Unia Europejska sobie wymyślili, politycy, którzy się tam znajdują, że będziemy musieli dostosować również te stare budynki, żeby stopniowo do 2040 roku wszystkie budynki w Unii Europejskiej były zeroemisyjne. No i było wiele pytań. Skąd na to pieniądze, czy to będzie przymusowe, czy będą jakieś kary, czy będą jakieś zachęty. No i już pewne rzeczy się wyjaśniły, ponieważ już Wam tutaj przytoczę fragment rozmowy. Pan Hubert Różyk, który jest rzecznikiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, powiedział tak. Najpierw zeroemisyjne będą te budynki, będą musiały być Najpierw zeroemisyjne będą musiały być budynki użyteczności publicznej, a dopiero potem prywatne domy. Przyznał jednocześnie, że do tego celu będą służyć nie tylko dotacje i rządowe programy, ale także kary. To jest bardzo ważne, ale także kary. Tak jest z mandatami. To też jest swego rodzaju kara, dodał. Czyli będziecie karani za to na przykład, jeżeli nie będzie Was stać na wyremontowanie starych budynków. I owszem, tutaj się pojawia takie zdanie, że przede wszystkim będą dotacje i rządowe programy. No dobrze, tylko skąd finansowanie tych dotacji, tych rządowych programów, na jakiej to będzie zasadzie? Z tego, co jest mi wiadomo, za kilka lat, zaraz ktoś powie, że pieniądze z Unii Europejskiej. Za kilka lat my już będziemy płatnikami netto w Unii Europejskiej, czyli będziemy do tej Unii Europejskiej więcej dopłacać, niż od niej otrzymywać tych pieniędzy. Zresztą, jeżeli by się głębiej zagłębić w ten temat, bardziej zagłębić w ten temat, no to się okaże, że tak naprawdę, jeżeli by to wszystko dobrze policzyć, to my już w tym momencie gdzieś tam jesteśmy tymi płatnikami netto, tylko oczywiście nieoficjalnie. I tak, jeżeli nie wiadomo skąd będą, no bo nie wiadomo skąd będą na te pieniądze, rządowe
programy i dotacje. Tak jak powiedziałem, z Unii Europejskiej my już będziemy wtedy płatnikami netto, czyli de facto wszyscy za to zapłacą zwykli obywatele, czyli my. I pytanie, dla kogo będą te dotacje? No bo ktoś powie, no tak, już jest program Czyste Powietrze. Ale ten program Czyste Powietrze to tak naprawdę tam trzeba spełniać szereg wymogów, na przykład są kryteria dochodowe i tak dalej. Tak więc nie każdy też może z tych programów korzystać. Zaraz się okaże, że te programy i rządowe dotacje będą tak skonstruowane, że niewielu ludzi z nich skorzysta. A jeżeli już ktoś nawet z tego skorzysta, to kto za to zapłaci? Jak mówi klasyk, pan zapłaci, pani zapłaci i ja też zapłacę. Czyli my wszyscy, którzy płacimy podatki, za to zapłacimy. Różnie też będzie, na przykład jeżeli będziecie chcieli sprzedać swój budynek, który będzie określany jako wysoce emisyjny, bo tutaj zaraz wam powiem, jak to się dokładnie nazywa. Aha, tutaj jeszcze jest, że takie kary, te ewentualne kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Także będą karać ludzi. No nie mogę teraz tego znaleźć. Mniejsza z tym, w każdym bądź razie charakterystyka energetyczna budynku. O to mi chodziło. I teraz, jeżeli będziecie chcieli sprzedać ten swój budynek, który będzie miał niską charakterystykę emisyjną, ten budynek będzie po prostu wysoce emisyjny, no to wiadomo, że weźmiecie za niego małe pieniądze, dlatego że ktoś, kto go kupi, będzie go musiał wyremontować i włożyć w niego sporo pieniędzy. Także będzie po prostu bat na tych wszystkich ludzi, którzy będą zmuszeni, żeby te swoje budynki remontować. Jestem ciekawy, na przykład, jak to sfinansują, jak sobie poradzą emeryci. Na przykład mieszka jakiś dziadzio z babcią na emeryturze w budynku, który był postawiony, nie wiem, jakiś duży klocek, taki wiecie, kwadrat, to się u nas klocek nazywa, z lat 80., 250 metrów. Dzieci się wyprowadziły i oni tam zostali w tym budynku sami. Przecież, żeby taki budynek zmodernizować do tych wszystkich parametrów, które są wymagane, to trzeba setki tysięcy złotych. I skąd oni będą mieli wziąć na to pieniądze? Bo ja nie wierzę, że państwo wyłoży całość na to. Nie wiem. Jest dużo póki co niewiadomych. Jakieś tam wstępne zarysy są. Wszystko to powoli, prawo jest uchwalane, prawo będzie wchodzić w życie, więc to się dzieje. I niestety, według mojej oceny, po prostu mały kawałek świata, jakim tak naprawdę jest Europa, chce nagle ratować cały świat. Tymczasem Chińczycy, Amerykanie, Indie i tak dalej, kraje, które tak naprawdę odpowiadają za 90% na przykład takiego wytwarzanego dwutlenku węgla, który do atmosfery się udziela. Oni nic takiego nie planują, mają ochronę środowiska w dupie, więc tylko my, Europejczycy, mamy jeść robaki. Mięsa niekoniecznie, no bo to się wiąże też dla nich ze zmianami klimatu. Mamy jeździć elektrycznymi samochodami, na które nas nie stać, a de facto to właśnie Chińczycy zaczynają ich produkować najwięcej, mają, okazuje się, najlepsze technologie i w dodatku są najtańsze, czyli znowu strzał w kolano dla Europy, dla różnych niemieckich koncernów. Ciekawe, jak to wszystko rozwiążą, ale to jest już temat na inny odcinek. Mamy nie latać samochodami, oczywiście politycy prywatnymi odrzutowcami mogą sobie jeździć na forum do Davos, żeby tam właśnie omawiać tego typu rzeczy, że najlepiej, żeby zwykli szali ludzie nie jedli mięsa i tak dalej, i tak dalej. Więc w mojej ocenie wszystko to zmierza w bardzo złym kierunku. Jak widzicie, będą różne kary, będą chcieli nas karać, coraz bardziej uzależniać nas od siebie.
narzucać różne prawa, które im się podobają. Ciekawe, skąd na to wszystko weźmiemy pieniądze? Zapłacimy w podatkach, podniosą nam podatki i to sfinansujemy, będziemy znowu dojeni jak te krowy. Dobra, słuchajcie, to na tyle. Taki krótki odcinek. Akurat przyjechałem na budowę. Jeżeli będą oczywiście jakieś dalsze postępy, to wszystko będę Wam nagrywał. Mam nadzieję, że jutro od poniedziałku tutaj praca ruszy z kopyta, bo zaczynają po prostu gonić terminy. A w czerwcu, ja tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, ja się chcę tutaj w czerwcu wprowadzić. To na razie, trzymajcie się, życzę wszystkim zdrowia i jeżeli nic nie zaczniemy z tym wszystkich robić, to krok po kroku będą nas coraz bardziej przyduszać i wyciskać z nas siódme poty, żebyśmy jeszcze więcej pracowali. Najlepiej nie korzystali z życia, nie jeździli na wycieczki, jedli co im się podoba i tak dalej. Mimo wszystko na razie trzymajcie się, życzę wszystkim miłego dnia. Hej.